Informator David Grash twierdzi, że Stany Zjednoczone odzyskały dwucyfrową liczbę pozaziemskich pojazdów. To z kolei oznacza, że warto przyjrzeć się bliżej różnym historiom o rzekomych katastrofach i odzyskach UFO. W dzisiejszym filmie zerkniemy na mało znane przypadki z Afganistanu i Nepalu. Kontynuujemy temat rzekomo istniejącego tajnego amerykańskiego programu zajmującego się odzyskiem UFO i próbami inżynierii wstecznej. Jak z pewnością wiecie, istnieje bardzo dużo historii na temat odzyskanych UFO. Dawno temu sprawdzałem informacje na temat różnych przypadków i uważam, że warto je szerzej opisywać. Dziś zerkniemy zatem na historię z Afganistanu i Nepalu. Zacznijmy od Afganistanu. Po raz pierwszy usłyszałem o tym incydencie jakieś 2 lata temu, kiedy czytałem książkę In Plain Sight, czyli Na Widoku, którą napisał dziennikarz śledczy Ross Coulthard. Tak jak wielokrotnie wspominałem, Coulthard to jedno z najlepszych źródeł informacji o UFO. Wielokrotnie trafnie przewidywa, co się niebawem wydarzy. Co więcej, Coulthard twierdzi, że jest w kontakcie z ludźmi rzekomo pracującymi w tajnym programie odzysku UFO i prób inżynierii fizycznej, a także z ludźmi, którzy mają informacje o tym programie. Coulthard szeroko wspominał o tym programie już na kilka lat przed ujawnieniem się Davida Grasha. Zerkniemy zatem na 41 stronę z jego książki. Seria depesz z 1956 roku nadesłanych przez atasze sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w Kabulu w Afganistanie ujawniła, że gubernator prowincji Katagan poinformował, że latający spodek wylądował w styczniu w pobliżu miasta Takala po licznych obserwacjach UAP w całym kraju. Odbiorcą tych depesz była baza lotnicza Wright-Patterson w USA. Interesujące, prawda? Jak się okazuje, te dokumenty naprawdę istnieją i zostały opublikowane przez siły powietrzne USA. Pierwszy dokument opisuje przypadek z 24 stycznia 1956 roku. Jak czytamy? Raport o latających spotkach z różnych części Afganistanu. Jeden podobno wylądował i był transportowany do Kabulu. Nie otrzymano więcej informacji. Drugi dokument opisuje z kolei obserwacje latających spotków o różnych kształtach. Latających nad Behsud, Kotal Mula Yaqub, Shala, Durbaba, Sasubi i różnych częściach prowincji Herat. Niektóre były okrągłe, inne kwadratowe. Trzeci dokument wysłany przez atasze do bazy sił powietrznych Wright-Patterson brzmi następująco. Wiadomość od gubernatora prowincji Katagan. Podany obwód 15 metrów. Konstrukcja metalowa. Małe, grube, szklane okna wokół krawędzi obiektu w kształcie spotka. Afgańczycy próbują przewieźć go do Kabulu do ministra obrony. Nie wiadomo, czy Afgańczycy mają środek transportu odpowiedni do ciągnięcia. Próba lotu w celu uzyskania widoku z lotu ptaka oraz wyszukania i potwierdzenia informacji. Zasadniczo to już wszystkie dostępne informacje na ten temat. Jak widzimy, w różnych częściach Afganistanu doszło do obserwacji latających spotków. Jeden rzekomo wylądował i był transportowany do Kabulu do ministra obrony. Atasze twierdzi, że spróbuje przelecieć nad opisywanym obszarem lądowania i znaleźć więcej informacji na ten temat. W tym momencie historia się jednak urywa. Łatwo jednak można dopisać hipotetyczny dalszy przebieg wydarzeń. Stany Zjednoczone nawiązują porozumienie z Afganistanem, prawdopodobnie oferując im pieniądze lub wojskowe zasoby, po czym transportują odzyskany pozaziemski statek do bazy Wright-Patterson, czyli tam, gdzie co najmniej od 1947 roku skodowane były pozaziemskie pojazdy. Cała operacja jest prowadzona w absolutnej tajemnicy, dlatego trop się tutaj całkowicie urywa. Jedyne co pozostaje z tej całej historii to kilka dokumentów, które wam właśnie przeczytałem. Problem polega jednak na tym, że to wyłącznie spekulacje. Ten raport, który odczytałem, pochodził z projektu Błękitnej Księgi, czyli oficjalnego programu UFO prowadzonego wówczas przez siły powietrzne USA. Ten projekt miał zresztą siedzibę właśnie w bazie Wright-Patterson, stąd też wysłano tam informacje na temat afgańskiego incydentu UFO. Ta cała afgańska historia mogła po prostu okazać się nieprawdziwa. Być może atasze sprawdził relacje i okazało się, że Afgańczycy w istocie niczego nie odzyskali. Być może to tylko oszustwo. Być może ktoś wyolbrzymił całą historię odzyskaną zwyczajny ziemski pojazd. Nie ma też świadków tego zdarzenia z Afganistanu, ani też żadnych informatorów, co niewątpliwie budzi dużą podejrzliwość. Nie mamy żadnych informacji, które mogłyby nas tutaj do czegokolwiek doprowadzić. Ciekawe w tej sprawie jest jednak to, że rzeczywiście istniały doniesienia o obserwacjach UFO, a także o lądowaniu jednego latającego spotka. A co więcej, o tym lądowaniu donosił sam atasze, i to podając konkretne informacje na temat wymiarów i struktury pojazdu. To rzadko spotykana sytuacja.
Obiekt miał rzekomo wylądować. Czy był to rodzaj podarunku, awaryjne lądowanie lub też obiekt posiada jakąś usterkę? Tak jak jednak mówiłem, bardzo trudno jest tutaj oferować jednoznaczne wyroki. Co więcej, istnieje także inna możliwość, o której zresztą wspominał sam Ross Coulthard, a mianowicie, że ten odzyskany statek mógł zostać przejęty nie przez Stany Zjednoczone, a przez Związek Radziecki. Wspominam o afgańskim incydencie, ponieważ bardzo rzadko istnieją rządowe dokumenty opisujące lądowanie UFO i jego rzekomy transport. Przejdźmy zatem do historii z Nepalu. O tym incydencie słyszałem już kilka lat temu, ale Ross Coulthard również wspominał o nim w książce. Otóż odtajnione dokumenty CIA z 11 kwietnia 1968 roku opisują intrygującą historię. Dokumenty są zatytułowane Obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających w Ladakh, Nepalu, Sikkim i Butanie. 19 lutego 1968 roku pojawiły się doniesienia z Nepalu i Sikkim o szybko poruszającym się jasnym obiekcie. Po tym jak go dostrzeżono, słyszano odgłos grzmotu. 21 lutego o godzinie 21.30 zaobserwowano niebieskawy obiekt nad Thimphu, stolicą Butanu. Poruszał się z dużą prędkością bez żadnego hałasu i miał wystarczająco dużo światła, aby rozjaśnić okolicę. 4 marca o godzinie 13.00 zauważono obiekt przemieszczający się w Ladaku. Raport wspominał o jednym białym świetle i jednoczesnych dwóch dźwiękach wybuchów. Było też jedno czerwonawe światło, któremu towarzyszył biały dym. Obiekt poruszał się po okrężnej ścieżce. 25 marca w Ladaku widziano obiekt podobny do rakiety z biało-żółto-białym śladem na wysokości 6-8 km. To co jednak najważniejsze, to inne wydarzenie, które miało miejsce w regionie Kaski w Nepalu. Późnym wieczorem 25 marca, jak czytamy w dokumentach CIA. Rozjarzony obiekt migający z przerwami, któremu towarzyszył dźwięk grzmotu, rozpadł się nad regionem Kaski. Ogromny metalowy obiekt w kształcie dysku o podstawie 6 stóp i wysokości 4 stóp został odnaleziony w kraterze w Baltichaur, 5 mil na północny wschód od Pokhary. Fragmenty podobnego obiektu znaleziono w Talakot i Ture Pasal. Jak zatem widzimy, nie dość, że na terenie Nepalu, Butanu i Indii doszło do wielu różnych obserwacji UFO. Ostatecznie jedno UFO rozpadło się w powietrzu. Raport wyraźnie stwierdza, że w kraterze odnaleziono metalowy obiekt w kształcie dysku o podstawie 6 stóp i wysokości 4 stóp. Co więcej, fragmenty podobnego obiektu odnaleziono także w dwóch innych pobliskich miejscach. Kolejne odtajnione dokumenty pochodzą z DIA, czyli Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony. Jeden z dokumentów wysłany z amerykańskiej ambasady w Katmandu, dotyczący odzysku kosmicznych obiektów, opisuje, że polskie wojsko pokazało amerykańskiemu attaché dwa odzyskane obiekty. 20 maja pokazał mu dwa zdjęcia. W tym momencie o całej sprawie został poinformowany projekt Moondust. W czasach zimnej wojny siły powietrzne USA prowadziły tajny program Moondust. Jego celem było odzyskiwanie obiektów i szczątków pojazdów kosmicznych, które przetrwały ponowne wejście przez atmosferę z powrotem na Ziemię, a także wykorzystywanie odkrytych radzieckich latających pojazdów, gdy akurat wpadły w ręce Amerykanów. Zasadniczo zatem projekt Moondust zajmował się odzyskiwaniem różnego rodzaju pojazdów wystrzeliwanych w kosmos przez Związek Radziecki. Od dawna krąży jednak spekulacja na temat tego, że oprócz prozaicznej radzieckiej technologii, Moondust mógł także odnaleźć jakiegoś rodzaju pozaziemską technologię. Amerykańska ambasada w Katmandu przekazała zdjęcia dwóch obiektów w kształcie dysku i trójkąta do sił powietrznych USA. Następnie ktoś, kogo tożsamość jest zredagowana, zażądał więcej informacji w tej sprawie. 27 maja trzy obiekty zostały pokazane komuś, kogo tożsamość nie jest ujawniona. Obiekt, który nie został pokazany na tacze, był owalny. 10 na 15 na 2 cale. Mowa o trzecim obiekcie. Z kolei 29 maja nepalskie wojsko przekazuje trzy obiekty nieznanej osobie i mówi, że istnieje także czwarty obiekt przypominający stożek kadłuba, ale ten obiekt nie może być widziany. To samo czytamy z dnia 17 czerwca. 19 lipca attaché zostaje zaproszony, aby zobaczyć czwarty obiekt. Dowódca nepalskiej armii chce, aby nieznana osoba jak najszybciej zwróciła im trzy odzyskane obiekty. Inny dokument opisuje, jak pierwszy sekretarz odbył nieudaną wyprawę w celu uzyskania informacji na temat kosmicznych obiektów. Czytamy także, że attaché poinformował ambasadora o sytuacji projektu Moondust. Jedyną poruszoną kwestią była chęć przekazania nepalskiemu rządowi pozytywnych informacji. Z dokumentów możemy wysnuć następujący przebieg wydarzeń.
25 marca w Nepalu rozpadł się jakiegoś rodzaju kosmiczny obiekt. Kilka kilometrów od Pokhary w kraterze odnaleziono metalowy dysk. Niedaleko odnaleziono także fragmenty podobnego obiektu. Amerykańska ambasada poufnie poinformowała wszystkim projekt Mundas, który zajmował się odzyskiwaniem radzieckiej technologii kosmicznej. Ktoś z USA przybył do Nepalu i zabrał co najmniej 3 odzyskane obiekty, których jak najszybszego zwrotu domagał się jednak dowódca nepalskiej armii. W jednym z wywiadów kilka lat temu Ross Coulthard stwierdził, że jeden członek amerykańskiej społeczności wywiadowczej poinformował go o tym, że Amerykanie odzyskali pozaziemską technologię z subkontynentu indyjskiego przez projekt Mundust i zabrali ją do bazy w Wright-Patterson. To by się nie pasowało do rzeczonego incydentu w Nepalu z 1968 roku. Jednak trzeba by na pewno. Jak zwykle w przypadku katastrof UFO istnieją różnego rodzaju problemy. Wydaje się, że faktycznie 25 marca w Nepalu coś spadło z kosmosu, ale czy aby na pewno były to szczątki pozaziemskiej technologii? Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że nepalskie wojsko było w posiadaniu tych obiektów przez całkiem spory czas, co najmniej 2 miesiące. Amerykanie rzeczywiście zabrali obiekty, ale zajęło im to całkiem sporo czasu. Po drugie, Kevin Randall, jeden z najlepszych ekspertów w temacie katastrof UFO, zwraca uwagę, że z wiadomości wynika, iż personel nepalskiego wojska był w stanie zidentyfikować te szczątki. Randall, który od lat twierdzi, że projekt Mundas mógł odzyskać jakiegoś rodzaju pozaziemską technologię, nigdy jednak nie wspomina o tym, że jednym z incydentów, gdy ją odzyskano, miałby być ten z Nepalu. Jego zdaniem incydent miał prozaiczne wyjaśnienie. Co więcej, istnieje także kolejny dokument sugerujący, że szczątki mają ziemskie wyjaśnienie. Trójkątny element miałby być dyszą silnika, metalowy dysk z wążem elektronicznym. Brytyjski attaché sugerował z kolei, że szczątki mogą pochodzić z radzieckiej satelity Kosmos 208. Jednak z tego co sprawdziłem, wydaje się, że to wystrzelenie zakończyło się sukcesem. Poszukałem więcej dokumentów i z jednego wynika, iż obiektami zainteresowane były Chiny oraz Indie, które miały widzieć zdjęcia obiektów. To jednak Amerykanie nie mogli określić kraju pochodzenia odzyskanych obiektów, po czym zabrali je do Stanów Zjednoczonych, aby poddać je testom w bazie Wright-Patterson. Kolejne dokumenty pokazują, że ostatecznie Amerykanie mieli jednak zwrócić obiekty Nepalowi. Niektórzy powiedzą, że Amerykanie zapewne dali im jakieś rodzaje prozaiczne szczątki, a te pozaziemskie pozostały w bazie Wright-Patterson. Moim zdaniem ta cała sprawa wcale nie jest tak przekonująca, jaką wygląda na pierwszy rzut oka. Owszem, istnieją oficjalne dokumenty opisujące, że coś spadło z nieba, a w kraterze odnaleziono metalowy dysk o podstawie 6 stóp i wysokości 4 stóp. W sprawę zamieszani byli Amerykanie poprzez projekt Mundust, którzy ostatecznie zabrali szczątki. Gdyby jednak była to pozaziemska technologia, to czy Chiny i Indie tak po prostu odpuściłyby całą sprawę? Czy Nepal oddałby pozaziemską technologię Amerykanom? Być może tak, w ramach jakiegoś tajnego porozumienia. Jeśli jednak doszłoby do tajnego porozumienia w tej sprawie, to dlaczego Nepal dalej domagałby się zwrotu tych obiektów? Co więcej, warto zauważyć, że CIA i DIA odtajniły dokumenty na temat tego incydentu. Czy zrobiłyby to, gdyby rzeczywiście odzyskano przez pozaziemską technologię? Jak pamiętamy, tak się akurat złożyło, że dokumenty na temat Roswell zostały zniszczone. Jednak z drugiej strony, skąd wziął się dziwaczny opis tego, że w kraterze odnaleziono metalowy dysk? Cóż to za element ziemskiego wyposażenia? Czy też może był to błędny raport? Zwróćmy uwagę, że w obu przypadkach Afganistanu i Nepalu istnieją oficjalne dokumenty na temat lądowania katastrofy latającego spod kajdysku. W obu przypadkach sprawa nagle się urywa po tym, gdy odzyskanymi obiektami interesują się Amerykanie. W obu przypadkach nie ma jednak naocznych świadków i łatwo można podać prozaiczne wyjaśnienia. Tego typu historie pokazują nam, że incydenty o katastrofach odzyskach UFO są bardzo trudne do oceny, a także pokazują nam, dlaczego incydenty w Roswell i w Virginii są złotym standardem w tym temacie. Co w takim razie odzyskano w Afganistanie i Nepalu? Jedni powiedzą, że nic specjalnego, inni, że pozaziemską technologię. Moim zdaniem istnieją ciekawsze przypadki, które niebawem wam pokażę. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.